Cześć! Pozdrawiam Was dzisiaj ze szczytu Kazury, z takim pięknym tłem za moimi plecami. Mroźno, bo już jest minus 2. Niestety okres ciepła nam się powoli kończy, ale przyjdzie kolejny sezon, także nie ma problemu. Dzisiaj chciałem Wam pokazać w tym odcinku małe podziękowanie za sezon fajny w Skolnitach, zbitek najlepszych akcji, a na koniec poopowiadam Wam, co się dzieje na Kazurce, dlaczego falki wyglądają w taki sposób, co tutaj Wam szykujemy na kolejny sezon, ale najpierw sprawdźcie, jak bawiłem się w tym sezonie w Skolnitach. Dobra, lecimy. A czemu falki wyglądają tak, jak wyglądają, czyli są takie strasznie duże, można by powiedzieć za duże? Ze względu na to, że jak widzicie, za moimi plecami też są fajnie, bo osoby spacerujące, bo to jest park i fajnie, że ludzie dbają o aktywność i ruszają się z domu, pomimo że jest zimno. Ale właśnie z tego też powodu, że tutaj dużo osób jeździ, chodzi, biega, trenuje, to musieliśmy zrobić te falki w taki sposób, żeby one przez okres zimowy, żeby one nam osiadły i tak, żeby były gotowe idealnie na przyszły sezon. Bo jeżeli zrobilibyśmy je idealnie w tym momencie, to przez zimę, przez Sylwestra, kiedy tu przychodzi bardzo dużo osób i puszcza fajerwerki i ogólnie świętuje, to jest właśnie schodzi ten teren przez zimę, także dzięki takiemu zabiegowi w przyszłym roku, jak zaczniemy sezon, falki będą w idealnym kształcie. No i ogólnie dzięki inicjatywie jednego z naszych kolegów, Rybie, który działa bardzo tutaj długo, który zaczął sam działać, chciał poprawić te falki. Dzięki temu powstała mała inicjatywa i tak sukcesywnie przez tak naprawdę 5 tygodni doszliśmy do momentu, czy do 6 tygodni w sumie, doszliśmy do momentu, w którym pierwsza część dawnej trasy Forcross jest przerobiona. I mamy właśnie 6 falek, które są dosyć spore. I na koniec mamy jeszcze, zobaczcie, przerobioną ostatnią hopę. Ona w tym momencie też jest dosyć sporawa. Nie da się ukryć, że tego lotu jest tutaj kawałek. W przyszłym sezonie, na początku przyszłego sezonu, czy kolejnego roku bardziej warto by powiedzieć, bo sezon trwa cały czas, będzie można sobie tutaj fajnie pośmigać po tych falkach. Ja jeszcze wbiję na początek. Pokażę Wam, jak to wygląda, cała trasa z góry, słońce już zachodzi, czas uciekać do domu. 1 grudnia, jutro postaram się wrzucić ten film, jak to oglądacie, powinien być 2 grudnia. Jak trzeba będzie Państwu w locie powiedzieć, proszę się nie ruszać. Thank you.
super trasa. Męczy ta trasa. Jeszcze jak jest tak chłodniutko, to muszę przyznać, że daje w kość, ale super. Czyli tak wygląda początek poprawionego forcrossu, przerobionego forcrossu. Potem wbiłem na Alaina i na koniec końcóweczka na B-line. Tak to wygląda. Jeździmy na Kazurze cały rok. Jak widzicie, nie ma śniegu. Oczywiście w górach życzymy wszystkim, aby śniegu było jak najwięcej. Na Kazurze może niekoniecznie, tak żeby się dało jeździć cały rok. Tutaj w międzyczasie pewnie jeszcze będziemy sporo poprawiali, także będę wrzucał informacje. A ten odcinek był podziękowaniem dla Skolnitów za fajny sezon, najlepsze akcje. Pamiętajcie o zostawieniu lajka, subskrypcji i do następnego. Pozdro! Tak, tak. Żyję, żyję!